Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Barykada, studio w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać na antenie cyfrowego Polsatu na kanale 196, a także w sieci UPC. Tu wszystko zależy od dekodera, jaki Państwo posiadają, bo może być to kanał 121 w przypadku dekoderów Horizon i Kaon, a także kanał 339 w przypadku dekoderów MediaBox. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszą uwagę przykuwa sprawa afery FOS. Afera, która jest, można powiedzieć, nieodłącznym elementem trzeciej RP, tworzy ten brzydki koloryt, można powiedzieć, a w zasadzie element tej szarości związanej z trzecią RP. I dzisiaj właśnie o tej aferze, matce wszystkich afer trzeciej RP, będę rozmawiał z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi Tomasz Plaskota, dziennikarz z portalu w polityce.pl, i Wojciech Biedroń, dziennikarz tygodnika Sieci. No i również ty, portal w polityce.pl. Dzisiaj tak to rozłożymy, jeśli chodzi o reprezentację redakcji. Panowie, co z tym FOS-em? Mamy ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego. Wydaje się, że moment przełomowy. Ale czy tak jest rzeczywiście? Znaczy, dla mnie moment symboliczny bardziej niż przełomowy. No w tej sprawie nie mamy przełomu, nie mamy nowych zarzutów. Ta sprawa moim zdaniem do dziś dnia nie została tak rozpoznana, jak powinna była być rozpoznana. No, jest człowiek, który ma odsiedzieć swoje, tak? Znaczy, ma odsiedzieć, dokończyć odsiadkę kary pozbawienia wolności. Człowiek oczywiście jeden z najbardziej kluczowych w tej sprawie, ale moim zdaniem jednak mimo wszystko pionek. To znaczy siły, które odpowiadają, które stoją za aferą FOS, to przede wszystkim czynni politycy. Niestety również politycy, którzy nadal może nie piastują ważnych stanowisk w życiu publicznym, ale są posłami, są uczestnikami debaty publicznej. Czy jak rozumiem, zgadzasz się z tymi opiniami, którymi straszyły tabloidy na pierwszych stronach, no może nie na pierwszych stronach, ale gdzieś te nagłówki biły po oczach o tym, że Dariusz Przywieczerski był mózgiem afery FOS, był ważnym elementem. Był ważnym elementem, po części był tym jednoosobowym think tankiem tego obrzydliwego dealu, do którego doszło, można powiedzieć, początkiem lat 90., choć bardziej pod koniec lat 80., ale to nie jest człowiek kluczowy. No pamiętajmy, za tą aferą stoją politycy, stoi układ władzy, stoi specyficzny deal, prawda, między służbami specjalnymi, niedoświadczoną, młodą, głupawą momentami władzą konserwatystów w Polsce po 89 roku. Oczywiście nie wszyscy, ale niestety bardzo często naiwnie podchodzący do tego magdalenkowego dealu, z którego moim zdaniem ta afera się również wywodzi po części. No i niestety, no, efekt był i mamy jaki jest. Ważne, że Przywieczerski jest w Polsce, to ważne, że odsiedzi karę, ale pamiętajmy, że moim zdaniem, w moim przekonaniu, ta afera nadal nie jest rozwiązana. Nie jest zakończona. Tomku, jako reporter zajmowałeś się sprawą FOS, rozmawiałeś z ludźmi, których ta sprawa bezpośrednio i bardzo boleśnie dotknęła. Powiedz proszę, czego te osoby się spodziewają? Czy Przywieczerski coś powie, czy raczej nic nie powie, jak zapowiada wielu komentatorów? Zarówno pani Izabela Brodacka-Falcman, jak i jej córka Zuzanna, czyli odpowiednio żona i córka świętej pamięci Michała Falcmana, który, no, można powiedzieć, że zginął za FOS. Co rozumiesz przez to pojęcie, zginął za FOS? Zginął, ponieważ zajął się wyjaśnianiem tej afery, jako najpierw jako inspektor Warszawskiej Izby Skarbowej, a później jako pracownik Najwyższej Izby Kontroli. One bardzo chciałyby, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Przypomnijmy, że oficjalnym powodem śmierci był podobno zawał. Zawał tak. Młodego, zdrowego człowieka, który zmarł w wieku 38 lat. Zgadza się, to było 18 lipca 1991 roku. On zmarł w warszawskim szpitalu przy ulicy Poznańskiej, notabene niedaleko domu rodzinnego państwa Falcmanów. I taką ciekawą rzeczą jest to, że żona pana Falcmana, pani Izabela, domagała się od lekarza, to był bodajże ordynator, żeby przeprowadzić sekcję zwłok, bo wiedziała, czym mąż się zajmuje, miała świadomość, jakie to jest niebezpieczne, ale lekarz jej odradził. Powiedział, że wie pani, są takie środki, które podane człowiekowi mogą doprowadzić do zawału, ale po kilku godzinach one znikają z organizmu. No i tej sekcji nie przeprowadzono. Jak teraz jeszcze, chciałbym wrócić jeszcze do rodziny Michała Falcmana, jak teraz pani Izabela, pani Zuzanna patrzą na sprawę Dariusza Przywieczerskiego? Spodziewają się czegoś, że coś może to wniesie nowego do sprawy? Raczej nie. Pani Izabela mówiła mi, że pan Przywieczerski jest na tyle inteligentnym człowiekiem,
że nie będzie nic mówił, bo po prostu mu się nie opłaca. W tą sprawę, z tej sprawy tylu wpływowych ludzi czerpało pieniądze, że niebezpieczeństwo dla niego może być duże. Ja na wstępie chciałem przede wszystkim podziękować Tomkowi za jego wielką robotę. Wywiady w portalu W Polityce.pl, te materiały fozowskie. Naprawdę to są dzisiaj często dla czytelnika, który no, dopiero się z tą sprawą spotyka, mówię o młodszym pokoleniu, niezwykle cenne. Natomiast to, co mówił wtedy ten ordynator małżonce świętej pamięci pana Falcmana, to pokazuje jedno. Wtedy takie narzędzia, takie środki farmaceutyczne i inne posiadały tylko służby. I miejmy pełną świadomość tego, że zabójstwo, bo dla mnie to ewidentne zabójstwo, naprawdę z pełną odpowiedzialnością to mówię, nie tylko zresztą pana Falcmana, to mogły zrobić tylko wtedy służby specjalne. Służby specjalne, które przechodziły reorganizację, prawda? Które przechodziły zmiany, ale tak naprawdę za sznurki całej afery fozowskiej to tak naprawdę są służby specjalne. To zresztą bardzo ciekawe, bo pamiętam, jak były przesłuchania w sprawie Amber Gold i przesłuchiwano jednego z takich ludzi powiązanych, mówiło się, ze służbami specjalnymi, że tak powiem, PRL-u, potem przemytnik złota, któremu SB nie robiła nic, jakoś zawsze tak trafiał, żeby przemycić. A w Niemczech też był chroniony dziwnym trafem, prawdopodobnie był podwójnym agentem. Już tam się pojawiły te kwestie fozowskie. To ciekawe, nie? Afera, która wiele, wiele lat, można dekad powiedzieć, po fozie, a mimo wszystko jest ten wątek. Wątek afery fozowskiej mamy ewidentnie w aferze reprywatyzacyjnej również. Majątki, gigantyczne majątki zrobione na tej aferze pozwoliły na to, żeby inne afery, o czym może później powiemy, się rozwijały. Ale przede wszystkim jedna rzecz. Służby specjalne. Służby specjalne PRL-u i moim zdaniem część ludzi, która przyszła do służb po 89 czy 90 rokiem i natychmiast przeszła na ciemną stronę. Ewidentnie w sprawie fozowskiej widzę właśnie to, że tutaj jednak te sznurki były pociągane przez panów oficerów. Tak. A czy ich interesów będzie teraz pilnował Dariusz Przywieczerski swoich, czy może w trosce o swoje życie? Myślę, że Tomek świetnie to wyjaśnił, że on jemu się nie opłaca. Druga rzecz, to jest człowiek, który z tego żył przez wiele lat, delikatnie rzecz ujmując, na bogato, prawda? No, człowiek, który zgromadził olbrzymi majątek. I tak naprawdę on ma tylko odsiadkę. On wiedział doskonale od początku, przypuszczam, że jest słupem, który po prostu pójdzie siedzieć. Oczywiście udawało mu się przez całe dekady tego uniknąć. Natomiast kiedy już w końcu został złapany, kiedy w końcu został przywieziony do Polski, zobaczymy też, jak się tam zajmują sądy i tak dalej, no ale on doskonale wie, że nie. Poza tym jedna rzecz, gdyby on zaczął sypać, nikt by już nie wyszedł z kryminału żywy. Tak zwany seryjny samobójca. Myślę, że seryjny samobójca tutaj został, tryb seryjnego samobójcy zostałby włączony na pewno. Pamiętajmy, że ludzie zrobili wielkie pieniądze, służby zrobiły wielkie pieniądze. To było przetarcie też polityczno-ekonomiczne dla bardzo wielu znanych dzisiaj ludzi w Polsce i nie pozwalał, żeby cokolwiek wyszło. Myślę, że nie wyjdzie. Pytanie, dlaczego Dariusz Przywieczerski tak długo uciekał tym idzie? Dlaczego to mu się udawało? Jesteśmy niby wielkim sojusznikiem USA, jakoś mógł spokojnie znaleźć tam ochronę. I jeszcze jedna ważna kwestia. Dlaczego były takie problemy z ekstradycją już nawet w tym ostatnim etapie? Przypomnijmy sobie, że te komunikaty, jakie do nas docierały, często były sprzeczne. Wydawało się, że ta ekstradycja w ogóle zostanie wstrzymana. Jak panowie to oceniają? Pojawiła się informacja w ostatniej chwili, że nie wiadomo, czy Dariusz Przywieczerski jest na pokładzie tego samolotu, który leci do Polski, no ale na szczęście okazało się, że to była tylko plotka i on leciał. Wracając do tego, co Wojtek mówił, kwestia służb. No to sprawa FOZ-u była ewidentnie wynikiem działania służb. Doszło do porozumienia służb cywilnych i wojskowych wywiadu PRL. Przykładem jest chociażby pan Konstanty Malejczyk, członek słynnego oddziału Y, który miał udział w aferze FOS. Tak zwany pierwszy FOS, tak? I w pierwszym, i w drugim. I później już w tak zwanej wolnej Polsce był szefem wojskowych służb informacyjnych. Dostał stopień generała, był też nagradzany przez wolną Polskę. I jeszcze jedna kwestia, kiedy świętej pamięci Michał Falcman napisał pierwszy tekst w czerwcu 90 roku o aferze FOS. Wtedy przyszli do niego panowie z UOP-u i zaproponowali mu jego pracę. No, on mówi, zapytał ich, panowie, a kto z was jest nowy? Czyli kto przyszedł do służby po tak zwanej transformacji ustrojowej?
Oni tak zdziwieni popatrzyli na siebie. No nikt. Czyli wszystko to była stara gwardia. Że też trzeba oddać, że Polska przełomu lat 80. i 90. była krajem generalnie mafijnym. To nie, naprawdę jak czytamy o Rumunii, nie, czy Bułgarii, te problemy ostatnich lat, to Polska była wtedy dokładnie takim krajem, nawet gorzej, ponieważ służby specjalne niemal wszystkich krajów europejskich robiły w Polsce co chciały. Przecież to nie tylko rosyjskie służby specjalne, czy resztki, ale zachodnie. To przede wszystkim olbrzymi udział w wiedzy na temat pewnych mechanizmów w Polsce posiadał niemiecki wywiad głównie. Wojskowy. I nie tylko, bo przecież i Francuzi, mówi się o Anglikach. Amerykanie to oczywista, że nagle stali się sojusznikami, chcieli wiedzieć wszystko. Mieli pewną wiedzę jakby w końcu od środka, prawda? Część generalicji przeszła na drugą stronę, niby część została po swojej. Absolutna kwestia. Moim zdaniem po prostu sojusz. Sojusz starych z nowymi. Nowi, naiwni, nieobyci politycznie, ekonomicznie również, słabość ówczesnej prokuratury, która się po prostu na tym nie znała. Przecież mamy aferę RDB, prawda? I jeszcze jedna kwestia, moim zdaniem, kluczowa. Afera FOS była aferą wygodną, bo ciągle się o niej gadało, ciągle się o niej mówiło, nic z tego nie wynikało i kryła inne afery. Przecież wszyscy wiedzą, że w Polsce, wtedy to normalna wiedza ówczesnych dziennikarzy, którzy pisali i mówili i wtedy i wiele lat później, że w Polsce można było kupić dowolną ustawę, że można było dowolną kwestię związaną z wydatkowaniem państwa jakichś funduszy, po prostu tak ustawić, żeby dostawali ją ludzie, którzy zapłacili za tę łapówkę. W cieniu wielkiej afery fozowskiej rodziły się po prostu inne afery. Mało tego, to było to przetarcie, o którym mówię. To znaczy widać było, no tak, mamy gigantyczną aferę, wyprowadzono mnóstwo pieniędzy, jakieś płotki poszły siedzieć, głównie słupy, resztę się ściga, ale tak, żeby ścigać, a nie doścignąć, i możemy robić przekręty dalsze. To się po prostu udaje. Paradoksem jest to, że dopiero wprowadzenie w Polsce konfiskaty rozszerzonej, prawda, czyli to, co zrobił Ziobro w zeszłym roku, to dopiero to zaczęło być straszakiem na naprawdę dużych, grubych bandziorów. Oni już wiedzą, że nie schowają pieniędzy w ogródku, że nie przepiszą pieniędzy na kochankę, żonę, babcię, mamę, siostrę, że to jest kasa, która jest do wyjęcia. Oni się tylko tego zawsze bali. A wtedy? Skoro już mówimy o sojusznikach, pozwól, Wojtku, że zapytam cię jeszcze o to, jak ci się wydaje, o co mogło chodzić, jaką wiedzą podzielił się Dariusz Przywieczerski, że Amerykanie jeszcze w tym ostatnim etapie mieli jakiś problem z jego ekstradycją? To jest bardzo dobre pytanie przede wszystkim, a mianowicie problem. Też warto zwrócić uwagę, które redakcje rozpowszechniały różne plotki, prawda? A to, że go nie ma w samolocie, a to, że to jest jeszcze niepewne i tak dalej. Oczywiście, że źródła są amerykańskie, natomiast pamiętajmy, że przypuszczam, że Przywieczerski, wylatując z Polski, zabrał bardzo grube teczki na różnych ludzi. To jest rzeczy bezcenne dla wywiadu. Przede wszystkim jeszcze jedna kwestia. Naprawdę amerykańskiemu wywiadowi, on był ciągle głodny wiedzy na przełomie lat 80. i 90., jak działają służby sowieckie. Niby nam się wydaje z filmów, że oni wszystko wiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Zdobycie Polski dla zagranicznego wywiadu, zdobycie w cudzysłowie oczywiście, było kwestią bezcenną nie tylko dla Amerykanów, Niemców czy Anglików. Także moim zdaniem on musiał coś przekazać a propos pewnych mechanizmów, sposobu działania, a kto wie, może też posiadał informacje dotyczące polityków, których można było trzymać za twarz przez wiele lat dzięki wiedzy Przywieczerskiego. Tego nie możemy dzisiaj do końca, przypuszczam, wyjaśnić. Sowie Przywieczerski i kogo może trzymać za twarz? No oczywiście, to są wszystko spekulacje, ale jeszcze wracając do FOZ-u, to na czym polegała ta afera? Ta afera polegała na wypompowaniu z budżetu państwa polskiego ogromnych pieniędzy. O jakich kwotach mówimy? Bo przez lata mówiło się o kilkuset milionach. Teraz minister Ziobro mówi się, że zerwał zasłonę milczenia, powiedział o kilku miliardach dolarów. Dolarów. Zasadnicza różnica. Minister Ziobro powiedział, że jest tu mowa o 8-10 miliardów dolarów. Co do tego trzeba się zgodzić. Ale jeszcze wracając do odkrycia świętej pamięci Michała Falcmana. On odkrył nie tylko aferę FOS, odkrył coś jeszcze większego, czyli gigantyczny wypływ pieniędzy z Polski. I to można to szacować na kilkadziesiąt miliardów dolarów oczywiście. Nikt nie reagował, za wszelkie mechanizmy kontroli zawiodły. Ja mam tutaj przed sobą książkę Wabanki FOS o rabunku finansów Polski. Książka Mirosława Dakowskiego i Jerzego Przystawy, profesorów zresztą. Profesor Mirosław Dakowski był bardzo blisko Michała Falcmana. Współpracowali, zresztą Michał Falcman, można powiedzieć, że obrał go sobie jako pewnego powiernika, któremu zwierzał się co do swoich odkryć. I bardzo zaintrygowała mnie dedykacja, jaka znajduje się na samym początku
Książkę tę dedykujemy Lechowi Wałęsie, Tadeuszowi Mazowieckiemu, Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Janowi Olszewskiemu. Ponadto dedykujemy ją wszystkim tym, którzy wiedzieli, ale milczeli, oraz tym, którzy nie wiedzieli, chociaż ich obowiązkiem było wiedzieć. Umyślna ignorancja, jak to wytłumaczyć, że najwyżsi przedstawiciele państwa nie reagowali, mimo tego, że byli alarmowani? To może wynikać między innymi ze strachu, jednak śmierć świętej pamięci Michała Falcmana była sygnałem, że trzeba uważać na tą sprawę. Później była śmierć szefa NIK-u, profesora Waleriana Pańki, który zginął kilka dni przed tym, jak w Sejmie miał opowiadać o tej aferze. To były takie sygnały alarmowe, które mogły wskazywać innym: dajcie spokój, trzymajcie się od tego z daleka. Jeszcze chciałem wspomnieć o autorach tej książki, profesorze Dakowskim i nieżyjącym już drugim współautorze tej książki. Świętej pamięci Michał Falcman konsultował z nimi te wszystkie sprawy. Oni mieli ogromną wiedzę na temat mechanizmów działania bankowości i wszystko wyjaśniali mu te rzeczy, których on nie wiedział. Pamiętajmy jedno, jeżeli można zabić za kamienicę wartą kilkadziesiąt milionów złotych maksymalnie, to dlaczego nie można było zabić dla 8 czy 10 miliardów dolarów? No to jest niestety przerażające, ale taka jest prawda. I dlatego moim zdaniem, jeszcze tam jest kwestia, ta dedykacja, o której mówiłeś, niezwykle symboliczna oczywiście. Proszę, pokażmy do kamery książkę, żeby utrwaliło się widzom, może tak. Ktoś znajdzie w antykwariacie, bo zdaje się, że książka funkcjonuje jako To ciekawe, że nikt jej nie wydał kruk. Ponownie, prawda? Tak, to jest też nie chyba jest znak czasów, smutna prawda, nie tylko o polskim rynku wydawniczym. O, możemy ją teraz zobaczyć, widzimy w kamerze. Wabank i FOS o rabunku finansów Polski. Jeszcze jest dla mnie jedna kwestia a propos tej dedykacji, bo tam są wymienieni, no tak naprawdę, demiurdzy tak zwanej trzeciej RP, prawda? Natomiast jest tam wymieniony Jan Olszewski. Kiedyś słyszałem taką teorię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, należałoby o to spytać samego Jana Olszewskiego, że podobno Jan Olszewski nie chciał rozgrzebania tej afery, a właściwie eksplozji tej afery, między innymi dlatego, że spaliłby nowe służby polskie. Skompromitowałyby się przynajmniej część tych służb, a to byłoby bardzo mocne uderzenie w interes generalnie kraju, czy bezpieczeństwo, podstawy, fundamentalne podstawy bezpieczeństwa Polski. Nie wiem, na ile ta teoria jest prawdziwa, ale gdzieś w tyle głowy ją zawsze mam. To znaczy, był ten moment, że mamy Jana Olszewskiego premiera, ale to jest też taka pokusa, żeby zrzucić wszystkie patologie początku lat 90. na bardzo krótki przecież okres rządów Jana Olszewskiego, tak jak się próbuje Platforma dzisiaj zrzucić wszystko na Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, a przecież był, wiemy, bardzo krótko prezydentem, trzeba było odbudować właściwie Warszawę na nowo, głównie prawnie. Więc ja mówię, oczywiście ja nie przesądzam, bo to też nie możemy, ale pamiętajmy, gdzie dzisiaj jest Jan Olszewski, politycznie nawet, prawda? No oczywiście jest kwestia wieku, ale a gdzie dzisiaj są ci, którzy budowali trzecią RP? Jeśli mówimy o mechanizmach, mówimy o książce Via Bank i FOS, a przecież nie jest to jedyna publikacja, która odsłania nam ponurą prawdę o trzeciej RP, o jej początkach, bo jest to książka, mówię tutaj o Via Bank i FOS, dotycząca autentycznych wydarzeń, książka z gatunku literatury faktu, ale przecież temat afery FOS przedostał się również do literatury pięknej, do beletrystyki. I tutaj warto wymienić dwie książki. Książka Witolda Gadowskiego Wieża komunistów i może książka Mariusza Zielkę Wyrok, która w zasadzie dotyczy systemu kontroli finansów, tego w zasadzie jak tej kontroli nie ma i różnych patologii, jakie narosły. Może nie odnosi się wprost do afery FOS. Czy to nie jest skala patologii, że tak naprawdę sprawy są niewyjaśnione, a mimo to trafiają już do literatury pięknej? Czyli co, wszyscy wiedzą, tylko organy państwa nie wiedzą, Tomasz Plaskota? No to prawda, organy państwa w przypadku wielu afer finansowych, nie mówimy tylko o FOZie, ale w przypadku Amber Gold i teraz w przypadku GetBack, zadziałały zbyt późno. Mam przede wszystkim na myśli KNF, bo postępowanie prokuratury w sprawie GetBacku było bardzo szybkie i bardzo dobre. Znaczy, ja mam takie wrażenie też, że
A żeby trochę bronić może tej dzisiejszej Polski czy działań prokuratury, pamiętajmy, że w takich śledztwach najważniejsze są pierwsze miesiące po wybuchu afery. Wtedy się zbiera najważniejsze dane, tego nie zrobiono. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra nauczka na przyszłość i organy państwa po prostu będą działać, do czego ich jako obywatele jesteśmy w stanie, a przynajmniej powinniśmy być zobligowani. Dziękuję serdecznie moim gościom, byli nimi Wojciech Biedroń, tygodni trzeci portal w polityce.pl i Tomasz Plaskota, dziennikarz, który zajmował się sprawą FOS, dalej się nią zajmuje, również tygodnik sieci portal w polityce.pl. Dziękuję państwu. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień i kończymy tradycyjnym Barykada Czuwa. Do zobaczenia.